Hej, witam was bardzo serdecznie. Tutaj oczywiście Kała. Moi drodzy, kontynuujemy naszą serię na modzie tutaj Ragnarok i tak dalej. Próbujemy się wybronić, powtarzam. Obronić się po prostu przed napastnikiem, że tak powiem. I w ogóle, no, staramy się zrobić cokolwiek. Dlaczego tutaj są jeszcze wojska modela? Dlaczego model chroni w ogóle tą strefę? Model powinien chronić dotąd. I model powinien być tu. Super. A ta całkowicie proszę wycofać, nie? To zostało krążone? Ja pierdzielę. Wycofaj to. Słuchaj, Johnny. Zostań, atakuj tą górską, atakuj. Wy też atakujcie tą górską. Wy się musicie przebijać. To naprawdę nie pozostawia wątpliwości. Wy się musicie przebijać. Przecież ja nie zostawię 4, 5, 6, 7 dywizji w kotle. No, nie pogięło mnie jeszcze. Dobra, tutaj ty stoisz na razie. Widzę, że jakbyś chciał, to byś to przebił nawet. I to tak serio przebił. Idealnie. Tu się utrzymasz. Dobra. Przebiłeś się, stary. Szacunek ci za to. Wy się wycofujcie. Ty się od razu wycofuj do nich, nie? Super. Udało się. All planty. Dziękuję bardzo. Ciebie nie chcę. Ciebie chcę. Ciebie chcę. Ciebie chcę. Przypominam też, że jeżeli lubicie patrzeć, jak upadam i sprawia wam przyjemność, jak się męczę, możecie zostawić łapkę w górę. Będzie mi naprawdę przyjemniej. W takim układzie wysyłam skąd tutaj ofensywę w ten sposób. Chociaż nie, źle to zrobiłem. Ciebie bym wycofał, a dosłałbym dwa zmotoryzowane na północ. Tak bym to zrobił, serio, nie? Starał się to przebić. No powiem wam tak, nie wygląda to zbytnio ciekawie, ale i tak to wygląda lepiej niż wcześniej. Jakaś górska, jakieś coś mi się tutaj robi. 9000 wyposażenia broni mogę spamować piechotą górską i na to chyba będziemy musieli liczyć w dużej mierze. Spam piechoty górskiej. Mam nadzieję, że to wszystko się będzie szybko trenować i tak dalej. Na szczęście w Polsce dużo stracili. Prawdopodobnie manpowera. No Ruscy stracili ponad 700 tysięcy. Mimo to pokonaliśmy, moi drodzy, Hiszpanię, Czechy, Francję, Holandię i Portugalię. Pokonaliśmy około 5 krajów, jak nie więcej. Jeszcze Dania i tak dalej, więc no powiem wam tak, no dobrze jest, nie ma tragedii, nie ma co płakać i nie ma co dramatyzować. Najgorsze jest to, żebym utrzymał te porty. Powinienem tutaj już wysłać jakąś ochronę, ale naprawdę nie stać mi na to, żeby produkować takie dywizje, nie? Produkuję teraz górskie, które będą miały za zadanie po prostu to wszystko utrzymać. I praktycznie tyle, nie? Chciałbym uderzyć w ten sposób tutaj i zobaczyć, dlaczego ta Francja jest taka mocarna. Bo dlatego, że są tutaj cholerni Japończycy. Wiedziałem, że Japończycy będą mocarni. Naprawdę. Dobra, udało mi się na szczęście przebić i utrzymać to jak co, tą linię frontu. To powinno być good good w sumie. Was powinienem wysłać na północ, ale atak w górach się najprawdopodobniej nie opłaci. Najważniejsze to jest po prostu umiarkować ten front tutaj w Europie i utrzymać. Wiecie? To trzeba utrzymać i po prostu się bronić. Tylko tyle. Tylko tyle. To trzeba utrzymać i po prostu obronić. I wybronić się daną liczbę czasu i po prostu ruszyć, nie? Żeby Rusz te dogarnął dywizję, bo jemu jest potrzebne więcej wojska. Ile by ci było, tak stary, potrzebne do tego battle planu wojska? Powiem ci tak, no za dużo trochę. I nie będzie... Ja nie będę w stanie zrobić 200 dywizji na przykład. Ale dzięki Bogu za naprawdę te rozbujane linie, nie? Jeżeli o to chodzi. Dzięki za to po prostu, bo w Poznaniu nie chcę, bo mi będą bunty robić. Dzięki za te rozbujane linie, bo bez nich to byłbym naprawdę... No, naprawdę byłbym, kurde, w ciężkiej sytuacji. Chociaż ta piechota się produkuje... Zobaczcie, że broń piechoty się produkuje prawie 200 sztuk dziennie. Więc to jest naprawdę konkret wynik. To mamy. To mogę, ale nie chcę. To muszę. Muszę robić lepsze. Dobrze na razie jest. Jesteśmy ustawieni w miarę good, nie? Tu stoją dwie dywizje. Nie wiem, jak wy nie możecie skontrować tego. Będąc Wehrmachtem, będąc elitą, czy naprawdę Guderian jest zbyt słaby, żeby pokonać tutaj dwie dywizje? Naprawdę tak to wygląda? Naprawdę tak to mam odbierać? A wy powinniście uderzyć tu i mieć wszystko w pupie. Dokładnie tak. Wy stoicie do przodu, w pierjot pchać ruskich, przed siebie jechać. Jesteście dumą Rzeszy. Nie możecie się cofać, nie możecie padać. Jesteście dumą Rzeszy, wy macie prowadzić natarcie do przodu. Dobra, widzę, że północ tutaj praktycznie the north will be ours, czy coś takiego.
ale prawdopodobnie nie będzie. No Rundstedt dostaje coraz więcej wojska i dywizji i w ogóle wsparcia, więc sądzę, że Rundstedt powinieneś nareszcie ogarnąć dupę i stary zacząć coś tutaj robić, nie? Zacząć okopywać te dywizje i tak dalej. Do Włoszech nasze dywizje wjechały, na szczęście, powoli już wchodzą. Guderiana bym chciał zrobić takim blitzkriegiem, żeby odciął ich tutaj i wtedy, żebym ich mógł okrążyć. Niestety tutaj na taki blitzkrieg sobie nie pozwolę. Tu stoi 12 greckich dywizji w jednym miejscu. To jest niemożliwe po prostu, żeby to zrobić. Nie mogą mnie podzielić na dwa fronty definitywnie, nie? Nie ma takiej opcji, żeby mnie podzielili. Cały czas wystawiam górską i cały czas wspieram te fronty, więc mam nadzieję, że powinno być dobrze. Guderian, słuchaj stary. Ty masz 24 dywizje, dostałeś coś, co dostałeś? Mountaineera, aha. No to powiem ci tak, zbytnio to mi nie pomagasz. Ale i tak innego wyjścia w sumie nie mam. Popchnijcie to. Popchnijcie to, spróbujcie wjechać tutaj, aż takim blitzkriegiem. Powinno nam się uda, wam się udać, nie nam. No, Rzeszo, potężna, czy dasz radę dojechać? Weź ty, zastopuj ich atak. Dasz radę? Dałeś radę, super. Północ, da radę? Jesteśmy bardzo blisko, moi drodzy, błagam. Dziękuję. Dziękuję po prostu, dziękuję. Guderian, rozprzestrzeń jednostki. 7. Dobra, ja cały czas wystawiam piechotę górską, możecie to zauważyć, nie? Teraz. Cały czas jest górska wystawiana. Notorycznie wręcz. Notorycznie wystawiam piechotę górską, nie? No nie mam co robić. Muszę po prostu cały czas na górskiej jechać. Ale tu widzę ładniej już idzie ta ofensywka, więc miejmy nadzieję, że tutaj nawet byście byli w stanie ich przepchać. Tutaj to te dywizje moje będą w stanie to popchnąć, na pewno. Dajcie im wsparcie piechoty. Super. Tutaj się wystarczy bronić, więc mam nadzieję tylko, że nie upadniecie, nie? O kurde, ale tutaj procenty skaczą, dziwne. Dobra, czyli tak, tutaj mamy ogarniętą sprawę. Tu tracimy tereny, dlatego to wspieram najmocniej jak mogę tylko. Polskę mamy ogarniętą, bo stoimy na rzekach i mamy wszystko gdzieś. Świetnie. A tutaj mają bardzo mało dywizji, no bo rzeki. Tutaj mamy już większy problem, ale model powinien sobie tutaj poradzić, jeżeli chodzi o obronę. Model jeszcze nic nie dostał, Klug kompletnie nic nie dostał, troszeczkę skilla. Model ma też troszeczkę skilla, Rundstedt ma 6 skilla i robi sobie perki, więc... na perkach mi najbardziej zależy teraz, dla dowódcy, nie? Jeżeli o to chodzi. Ty rusz do przodu. Ty wyruszycie w ten sposób, że wyruszycie tutaj. Te trzy dywizje, zobaczmy jak się utrzymają. Tukaczewski dowodzi całym frontem. Mają jedną dywizję tą, jedną japońską, jedną chińską. Czyli teraz będziemy w Chiny się wbijać zaraz. Chińskie dywizje, nie? Dobra. Dobra, miejmy nadzieję, że po prostu manpower im zleci do zera czy coś. Bo na razie jest bardzo ciężka obrona. Po prostu rozpłatali mnie na części, nie? Mają za dużo wojska. Naprawdę mają za dużo, za konkretnie tego wojska. Nie udało mi się podbić Szwajcarii, chociaż powinienem to zrobić, kurczę. Zobaczcie. Tutaj już Ruscy są, nie? Was usunę. Was nie będę nigdzie przydzielał na razie. Was wezmę, zrobię z was oddzielnego generała i zrobię z was front tutaj. Miejmy nadzieję, że to się powiedzie jakoś. Broń mi się powinna robić szybko, bo mam tyle linii rozbujanych, że miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Po prostu miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Was, czemu wy się nie przebijacie na północ? Ja tego nie rozumiem. Wy macie takie naprawdę okazje tutaj przez te góry wreszcie przejść, przebić się czy cokolwiek. Tutaj są rzeki, ale to są dwie dywizje chińskie. Powinno nam się też udać. No nie wiem. Bardzo ciężko mi to wygląda, że cię... O Jezus Maria. Oj, 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 oj. O Jezus Maria. Wiesz co, weź tutaj podejdź, ziomek, co? Tutaj Sowieci wysłali wsparcie, nie? Sowieci tu wysłali posiłki, naprawdę. Ja pierdzielę. Nie spodziewałem, znaczy spodziewałem się jakiegoś ataku w tamtą stronę, ale nie aż takiego. Dlaczego to nie może być przebite, lul? Przecież tyle dywizji atakuje, wiem, że góry i wiem, że penalties, no ale panowie, szanujmy się. Przebij mi południe. Dasz radę? Masz tu piechotę górską, powinniście mieć upper handę nad nimi. Tak mi się wydaje przynajmniej, że powinniśmy mieć.
Weź to wystaw tu i ty będziesz szedł tu aktualnie. Nie wiem. No upadamy, moi drodzy. Tego co widzę. 17 dywizji francuskiej na jednej kratce. 17 dywizji francuskich, przepraszam, na jednej kratce. To jest już coś konkretnego, mógłbym powiedzieć. Kurde, nie spodziewałem się, że będzie to tak ciężka i wymagająca seria. Sądziłem, że pójdzie troszeczkę łatwiej. Może widocznie powinienem się na niej bardziej skupić. Super. Wystawione. 10 tysięcy broni. Chciałbym, żebyście to po prostu zdominowali całkowicie. Tu bym cię chciał, żebyś zaatakował. Super. A ciebie tu. Okej, okay, to powinieneś unicestwić. Tu się trzymamy, super. Teraz wystawiamy się tylko i wyłącznie tutaj. Tu. No ja nie mam jeszcze na tyle dywizji, żeby się przebić, wiecie? Z tego co zauważyłem. Nie będzie mnie stać na takie poświęcenie. Ty byś mógł w sumie wjechać tutaj i troszeczkę chociaż zamącić moim przeciwnikom w głowach. I podjechać na Milan, nie? No cóż, zobaczymy, co z tego będzie. Do północy coraz bliżej, tutaj coraz więcej terytoriów zajmują moi ofensywni przeciwnicy. Ej, czy to może zostać unicestwione? Czemu ci Brytowie są tak... Brytowie? Czemu Brytyjczycy mają aż tak mocną piechotę? Ej. Tu. Nie atakujcie jeszcze. Przetnij to. Nie będą mieli portu wtedy. Super. Jedź. Jedź, Boże, jedź. Biegnij. Przetnijmy port. Chociaż tyle możemy zrobić. Dobra, super. Ciężarówki wjechały swoją drogą. Tak, jakbym pojechał tak kompletnie na YOLO na Wenecję. Czy dałoby mi to coś? Powiem tak szczerze, chyba nie. Dobra, zaraz będą kolejne dywizje górskie. Tego patrzcie, ja nie mogę jednej dywizji zmęczyć czterema. Bo to są górskie, słaba rozpiętość, nie? Ale są najtańsze, więc będę je produkować dosyć mocno. Okej, okay, super, tego już mi nie powinni odbić. Tak sądzę, że tego już mi odbić naprawdę nie powinni. Okej. Okay. No i stoimy dalej. No tutaj same zielone dymy, ja to rozumiem. Czy ja stąd mogę coś wycofać? Mógłbym niby, ale nie wiem, czy mogę dużo stąd wycofać. A nie chciałbym znowu tracić tutaj, wiecie? Tracić frontu. Chociaż no tutaj stracę życie. No tu jest 19 fińskich dywizji. To jest dosłownie śmiechu warte. Chyba, żebym puścił ofensywę Skandynawią. Jeżeli Finowie mają tam 17 dywizji, a na ogół mają 28, to oni powinni mieć w takim bądź układzie naprawdę pusty kraj, jeżeli o to chodzi. Oni powinni mieć tutaj pusty kraj. W takim bądź układzie wystawimy te ostatnie dywizje, żeby pomóc tutaj Rundstedowi jakoś się utrzymać. Dobra, weź rusz. Widocznie tak będziesz musiał ruszyć. A, obstawili front. No to nieciekawie trochę. Troszeczkę bym powiedział, że nieciekawie. Teraz się zrobiło. Tego nie dam rady zdobyć, nie? No pewnie, przecież to jest taka diablica. Będą tu stali 10 lat. Dobra, pomóżcie Rundstedowi. Ty, Rundsted, bo tobie się plany poknaciły, wiesz? Twój plan ogólnie ma być atakiem tutaj. Nie włócznia, tylko główny plan, okej. Okay. Główny plan, panie Rundsted, tutaj i ustawiamy się, super. Tak ma być. Ty podejdź na północ i skręć tu, ty podejdź na północ. Będziemy ich dobijać już z tego wiecie, wszystkiego, nie? Będziemy ich chcieli już załatwić. Kurde, jakbym wysłał dywizję piechotę na górę. Jakbym przebił tą jedną dywizję, czy ja bym to, udałoby mi się to zrobić? Udałoby mi się to zrobić. Gdybym ja zrobił tu desant. Cholera, ej. Kurde, ile to może być flot na Bałtyku?
Czekajcie. Zrobię testa flotowego. Wezmę submariny, nie? Stawię Search and Destroy. Wezmę wam gościa najlepszego skillem. Na Bałtyk wyślę. Niech leci. Wezmę, zrobię ciebie tak i tak. I wezmę ciebie, ustawię Search and Destroy na Bałtyk. Co nie? Na razie walczysz z jakimś fińskim shitem. I radziecki shit przypłynął. Lecz my mamy więcej tego shitu, więc powinniśmy ich unicestwić. To jest dobrze, to proszę dobić. Proszę to unicestwić. Wy kontra na północ, konkretna kontra. Wy proszę to po prostu przebić. Czy wygrałbyś walkę na morzu? To jest teraz bardzo ważne. Jednocześnie muszę obserwować front. Wygląda to dobrze, ok? No wygląda to nawet dobrze. Super. Czyli zdominowaliśmy. Victory, okej. Okej, okej. Jakbym wykonał desant i zdesantował się w Finlandii, przypuścił konkretną ofensywę przez Finlandię. Czekaj, ile Estonia ma dywizji? Estonia ma od 8 do 16 dywizji. Czy Estonia ma dywizję w Europie? Tu zostałeś okrążony. No w sumie to ci się tak szczerze nie dziwię. Bo cię wysłałem na pewną śmierć. Weź mi w ogóle, stary, wystaw te wojsko tu i zrób mi dużo piechoty górskiej. Ale jak mówię dużo, to mówię naprawdę dużo. Okej. I wystawisz mi to tutaj, wszystko. I ty będziesz sobie stał tutaj. A wy się będziecie wystawiać teraz tutaj. Okej. I zrobimy to w taki sposób. Super, tutaj teraz szwedzka flota musi zostać zniszczona, niech będzie. Marco Polo Bridge Incident, okej, czyli co tu się dzieje? War with China, wy jesteście razem we frakcji, więc tak czy inaczej wojny sobie nie wypowiecie. 33 dywizje, Jezus Maria, naprawdę. Tragedia. Tragedia, tragedia i jeszcze raz tragedia, nie? Ty wesprzyj tu, ty wesprzyj tu. A wy później ruszacie na południe. Mhm, to, no dobra, to zostanie zażegnane na razie, te zagrożenie ze strony desantu. Lecz w Europie jest zadymka fiu-fiu, nie? Naprawdę jest potężna zadyma. Tutaj te nasze dywizje ledwo stoją. To by trzeba było ten cypelek zlikwidować, ale nie wiem w jaki sposób miałbym to zlikwidować. Chyba tymi dywizjami jedynie. Zobaczymy, czy coś z tego będzie. Was bym chciał wszystkich po prostu przyłączyć tutaj i ustawić wam plan ataku, jakiś plan działania, nie? Chociaż w sumie mogę tutaj się bronić... Czekaj. To wyślę tu. To wyślę tu. A trzy dywizje niech lecą jeszcze... Dobra, ty leć tu. Będziemy się tam bronić. Oko. Wszystkie poleciały? Nie wszystkie. Super. Wykonamy desant. Zrobimy wam desant, przyjacielu. Czy ty byłbyś w stanie zrobić desant stąd tu? Stąd tu. I z tych pozycji tu? Byłbyś w stanie to zrobić? Będziesz czy nie? No, niby byłbyś w stanie, nie? Z tego co widzę. Niby jesteś kozak i byłbyś w stanie. Bo moje floty unicestwiły wszystko praktycznie na Bałtyku, z tego co widzę. I są lepsze. I zniszczyliśmy im prawie wszystko. Super. Super, super, super. A jeszcze nie wybrałem tego gościa od Decisive Battle tutaj. Wrzucę sobie go w to miejsce. Byłbyś w stanie wykonać desant na Finlandii. Z Finlandii, gdybyśmy przylecieli do Leningradu, Moskwy i Stalingradu, to byłaby szansa, żeby oni skapitulowali. Ale z drugiej strony... O, wow, mam wszędzie zielone dymy. Tutaj jest tylko na czerwono, bo to... Aha, bo to ja atakuję, dobra. Wy weźcie, zaatakujcie. Gdzie jest jeszcze czerwone? Tutaj. 7. Dlaczego to nie dostaje wsparcia? Nie wiem. Chyba, że się przebije Skandynawią, nie będę ryzykował desantem. Wiesz co? Przebije się Skandynawią, olać ten desant. Spróbujemy przejść przez Finlandię i tak dalej. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Proszę tutaj, wszyscy. Wy wystawiacie się tu.
Dołączycie do tego. Dobra, 23 dywizje. Mogę jeszcze więcej? 11 tysięcy wyposażenia broni, 2 tysiące. Nie mogę więcej, super. Więc więcej nie zrobimy. Spróbujcie to zdobyć, czy dacie radę. Tu są jakieś słabiutkie dywizje, więc powinniście być to w stanie przepchać. No nie wiem, no. Tutaj jest potężny kocioł, potężne likwidowanie wszystkiego, z tego co widzę. Jest naprawdę ciężko. Bo tu mnie atakuje naprawdę czasami po 40 dywizji na kratkę, więc... No może być ciężko. Ruszmy. Czy bijemy? Rusz. Dam ci marszałka jakiegoś. Skill. Nie. Von Bock, Manstein. Proszę. Ruszaj. Zobaczymy, co z tego będzie. Szwedzi wszyscy są w Europie. Skandynawia powinna być moja. Szkoda. Guderian ma bardzo dużo perków. Zastanawiam się, co zrobić. Rundstedt by nie dał rady tego już pokryć do końca, bo on nie ma tylu dywizji. Ale tutaj znowu z drugiej strony nie ma aż tylu wojsk. Jeżeli o to chodzi. Więc może tutaj byłoby miejsce dla Guderiana ofensywy? Naprawdę, moi drodzy, nie wiem. Szkoda, że będę szedł przez te tereny bez infrastruktury w Skandynawii, nie? Wystawiamy resztę. 33 dywizje ma Manstein do dowodzenia aktualnie. Ciągle atakują. Bardzo dobrze. Proszę to unicestwić. Moi drodzy, powiem wam tak. Nie wiem, co z tego będzie. Jesteśmy rozpieprzeni, to jest dopiero trzeci odcinek. A my się ledwo bronimy. Więc sami możecie zobaczyć, co tutaj się dzieje. Ja wam, moi drodzy, bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Ja byłem Kałach i do następnego odcinka, moi drodzy. Hejka.